Zajmę się teraz następnym problemem związanym z zasadą zachowania pędu, problemem odrzutu i rozważę go na przykładzie łyżwiarki stojącej na lodzie, to w celu zmniejszenia siły tarcia. No i niech ta łyżwiarka trzyma przed sobą w dłoniach piłkę. Tutaj narysowałam piłkę. Ta piłka ma masę 0,15 kg, 0,15 kg i zostaje przez nią wyrzucona do przodu. To nie jest łatwe tak zrobić, ale załóżmy, że ona sobie z tym poradziła. Z dość dużą prędkością. Tutaj zaznaczę tę prędkość. No i niech ta prędkość piłki wynosi 35 metrów na sekundę. To jest dużo. Załóżmy, że ona sobie poradziła z tym zadaniem. Masa łyżwiarki razem z piłką, czyli taka masa na początku, niech będzie 50 kg. Nasz problem polega na tym, żeby znaleźć prędkość, z jaką łyżwiarka przesunie się na łyżwach do tyłu, czyli prędkość łyżwiarki, to jest to, co nas interesuje i czy da się to z zasady zachowania pędu rzeczywiście obliczyć. Czyli jaka jest prędkość odrzutu. Dla tych, którym trudno jest sobie wyobrazić, jak to będzie, no to za przykład może też posłużyć sytuacja, kiedy strzelamy z karabinu, jeśli ktoś kiedykolwiek strzelał, choćby z takiej wiatrówki. Otóż karabin przyłożony do ramienia w momencie, kiedy pocisk zostaje wystrzelony do przodu z dużą prędkością, uderza nas w ramię, mocniej lub słabiej, i to jest właśnie ta prędkość odrzutu. No ale wróćmy do naszej łyżwiarki. Oczywiście, żeby rozwiązać to zadanie, musimy zastosować zasadę zachowania pędu. A ta zasada zachowania pędu polega na tym, żeby najpierw znaleźć pęd początkowy. Nazwijmy to pęd początkowy. Nie musimy tutaj wektorów używać. Wszystko dzieje się w jednej linii. Ten pęd początkowy to będzie masa początkowa, tak jak ustaliliśmy, to jest m, razy prędkość początkowa. No ale prędkość początkowa jest tutaj równa 0. Ta prędkość na początku, prędkość początkowa równa się 0, ponieważ łyżwiarka stoi na lodzie. Czyli dalej obliczając to, otrzymamy 50 kg razy 0, co daje 0. Dobrze. Co się dzieje dalej? Wyrzucamy pocisk, no więc ten pocisk ma pęd do przodu. Można obliczyć ten pęd, który sobie nazwę pędem końcowym. No i ten pęd końcowy będzie się składał jakby z dwóch pędów, dwóch elementów. Jeden to będzie masa tej naszej piłki razy prędkość piłki. No i z drugiego elementu to jest masa łyżwiarki, jeszcze jej nie obliczyliśmy, razy prędkość tej łyżwiarki, czyli to, o co nam chodzi. No i stosujemy do tego zasady zachowania pędu, czyli to, że pęd początkowy musi być równy pędowi końcowemu. Nie ma tu żadnych sił zewnętrznych, które by zmieniały pęd tego układu związanego z piłką i z łyżwiarką. No więc możemy sobie porównać prawe i lewe strony. No pęd początkowy, tutaj jak widzimy, jest równy 0, a pęd końcowy to jest to. Jak to wstawimy, to otrzymujemy takie równanie. 0 równa się masa piłki razy prędkość piłki dodać masa łyżwiarki razy prędkość
łyżwiarki. Zanim powstawiamy dane, to przekształćmy to. W takim razie otrzymujemy z tego po przekształceniu, że minus masa łyżwiarki razy prędkość łyżwiarki równa się, przenoszę to na lewą stronę, masa piłki razy prędkość piłki. Mogę to pomnożyć przez minus 1, no w końcu chcę masę łyżwiarki obliczyć, więc przez minus masę łyżwiarki mogę to podzielić i wtedy otrzymuję, że prędkość łyżwiarki jest równa minus masa piłki razy prędkość piłki podzielone przez masę łyżwiarki. No, przystąpmy teraz do obliczeń. No, najpierw masa piłki razy prędkość piłki. No to musimy sobie tutaj wstawić, prawda, że to jest 0,15 setnych kilograma razy 35 metrów na sekundę. No więc 0,15 razy 35 daje 5,25. Jednostki tutaj kilogramy razy metry na sekundę. Ile wynosi masa łyżwiarki? No więc masa łyżwiarki, też tutaj może sobie obliczmy na boku, no to jest te 50 kg początkowe odjąć 0,85. Jak to się odejmie, prawda? 50 kg odjąć 0,15 kilograma, no to będzie równe 49,85 kilograma. Możemy to wszystko wstawić już do wzoru na prędkość łyżwiarki i otrzymujemy minus masa piłki razy prędkość piłki 5,25, 5,25 kilograma razy metr na sekundę podzielone przez 49,85 kilograma. Kilogramy się skracają i po podzieleniu otrzymujemy minus 0,105 metra na sekundę. To jest prędkość naszej łyżwiarki, to jest ta odpowiedź nasza, prawda? To jest prędkość łyżwiarki. Tutaj mamy. No i jest to bardzo nieduża prędkość, około 10 cm na sekundę. Przyczyną jest to, że jak widzimy, musimy podzielić przez dużą masę. Pęd, który nie jest zbyt duży, 5,25 kg razy metr na sekundę, dzielimy przez bardzo dużą masę rzędu 49,85. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę tutaj na ten minus. Nie zakładaliśmy, w którą stronę łyżwiarka na początku będzie się poruszała. Mamy tutaj wzór na pęd końcowy, w którym nie założyliśmy, że prędkość łyżwiarki jest zwrócona w przeciwną stronę, a mimo to przez porównanie pędu początkowego i końcowego otrzymaliśmy prędkość z minusem. Oznacza to, że prędkość łyżwiarki jest zwrócona w przeciwną stronę niż prędkość piłeczki. Moglibyśmy to sobie tutaj dorysować w ten sposób, że
łyżwiarka z nie za dużą prędkością przesunie się w drugą stronę.